Jak pokazują statystyki, najczęściej rozmawiamy o polityce i pogodzie. Media zaś straszą nas wojnami, chorobami i anomaliami pogodowymi. W sekrecie przyznam się Państwu, że 100 lat temu nie było inaczej. Dziennikarze z gazet straszyli deszczem, śniegiem, nietypową wiosną czy też upalnym latem. Wiele informacji pogodowych rozpoczyna się tekstem "Najstarsi górale nie pamiętają". Patrząc na te doniesienia z dystansem, trzeba się z tym stwierdzeniem całkowicie zgodzić. Chyba że wcześniej poszerzymy swój czasookres refleksji pogodowych. Oto jak donosił Dziennik Cieszyński. W maju 1911 roku, po pięknych, ciepłych i słonecznych pierwszych dwóch tygodniach maja, nagle, a niespodziewanie, nastał czas ulew, burz, gradów. Jak złośliwy demon przyrody brutalnie i bezlitośnie zbudził nas ze złotego snu majowego. Onegdaj na bruku bielsko-bialskim zjawił się wśród mroźnych powiewów dawno niewidziany grad i śnieg. Z różnych okolic dochodzą nas wieści o nagle obniżonej temperaturze, ulewnych burzach, gradobiciach i śniegach. W Bystrej i okolicy spadł tak obfity śnieg z gradem, że góry Klimczok i Barania pokryły się zewsząd grubym, gdzieniegdzie metra dochodzącym białym całunem. Patrząc na anomalia pogodowe, można jednak stwierdzić, że jest jedna w nich stała. Niezależnie, czy mamy mokry, czy suchy rok, gdy przychodzą zimni ogrodnicy, zawsze jest zimno i mokro.